dobry, bardzo dziękuję Republice Edukacji za zaproszenie na to spotkanie. Ja ostatnio rzadziej jeżdżę z prelekcjami, więc chyba odkąd opuściłam Polską Akademię Nauk, to zajmuję się innymi rzeczami, w związku z tym mam pewną nieśmiałość, jeśli chodzi o wykłady, szczególnie dla nauczycieli, których oswajam wciąż jako rodzic i pokonuję traumy wczesnoszkolne. Także tym bardziej dziękuję. Może się przedstawię, pan profesor się nie musi przedstawiać, dzisiaj przedstawiam, nazywam się Małgosia Ome, jestem psychologiem rozwojowym, jak to się mówi, psychologiem dziecięcym, rodzinnym, psychoterapeutą, pracuję z rodzicami i z dziećmi. Jak z dziećmi, to z rodzicami, głównie z rodzicami. I od pewnego czasu prowadzę też portal dla rodziców omi.pl, na którym spotykam się bardzo dużo, głównie z mamami, więc widzę tutaj męską część, jestem przyzwyczajona, że mówię do kobiet w ogóle. Jakoś tak z kobietami trzymam lepiej kobiety rozumiem. W związku z tym bardzo często spotykam się z taką opinią właśnie, że pomijam gdzieś w swoich wykładach kobiety, może mężczyzn. Jak się złapałam patrząc na panów tam gdzieś schowanych na górze, że nawet dzisiaj, jak nawet wczoraj przygotowując ten wykład, to pisałam, że jak rodzice są obciążeni, to właściwie slajd mówi, każda matka musi, że nie ma tych tam rodziców. Zresztą jak mój syn w zeszłym tygodniu zdawał egzamin szóstoklasisty, to też na Facebooku napisałam, wszystkie matki jestem z wami, więc dostałam informację, a co z ojcami? No są ojcowie, są coraz lepsi ci ojcowie, jak wiemy, ale jakoś taką mam pełną identyfikację z kobietami. Ja powiem, że zawsze chciałam być nauczycielem i naprawdę mogę Państwu powiedzieć, że to było oczywiste dla wszystkich wokół mnie, że będę nauczycielem. Nawet miałam taką zabawę w dzieciństwie, że w toalecie, że miałam taki dzienniczek zrobiony, gdzie moimi uczniami było mydełko Fa, szampon Palmolive, krem Nivea, takie firmy były. No i jak szłam do toalety, no to sprawdzałam listę, czytałam Małego Księcia. Częściej czytałam Małego Księcia niż przepytywałam z matematyki, bo z matematyki byłam gorsza. Ale właściwie od podstawówki ćwiczyłam rolę nauczyciela, wszystkie moje koleżanki angażowałam w to, że ja byłam nauczycielem, one słuchały. Było dla mnie oczywiste, że będę nauczycielem, bo uważam, że to jest chyba intuicyjnie najpiękniejszy zawód świata, o czym myślę dzisiaj też. Już nie schodząc Państwu, ale wędrując w swojej edukacji swoich dzieci i w ogóle myśląc o swoim życiu i wpływie nauczycieli na moje życie i wpływie w ogóle nauczycieli na życie człowieka, które jest ogromne i przez całe życie pracuje za nami. Myślę, że to jest niezwykły zawód. Pewnie intuicyjnie chciałam zawsze w takiej niezwykłości uczestniczyć. No ale tak się zdarzyło, że z dwóch punktów na polonistykę, na dzienne studia, obraziłam się oczywiście, uważając, że jestem genialna i że powinnam się dostać na dzienne studia. Poszłam wtedy na ZWPS, na pierwszy, chyba trzeci rok prywatnej psychologii. No i potem niestety zderzenie w drugim roku z polonistyki, która jednak jest, pewnie tu część z Państwa studiowała, jest nauką może ciekawą od któregoś roku, ale czytanie wstępu do słownika polskiego na pierwszym roku w zderzeniu z psychologią, która jednak jest taką nauką może bardziej przyjazną człowiekowi, bardziej eksperymentalną w kontakcie z człowiekiem, no nie wytrzymało konkurencji, w związku z tym zostałam psychologiem, ale jak to pani profesor Brzezińska mówi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, każdy ma swoją ścieżkę kreodu. To jest taka niepopularna jeszcze w Polsce teoria ścieżki, która tak naprawdę jest przywoływaniem naszych biologicznych zasobów, naszego potencjału, naszych takich najbardziej rdzennych potrzeb, kim chcemy być, jakie jest nasze wyposażenie i gdzie nas pcha nasza biologia, którą często wybieramy, bo idziemy inną drogą, bo będziemy studiować to, co rodzice nam powiedzą, bo po to, co jest modne. Gdzieś tam człowiek zawsze wraca do siebie, więc ja tak naprawdę myślę, że do tego nauczycielstwa gdzieś tam zawsze wracałam, bo dużo się kręcę w szkole, prowadzę różne wykłady. Przez wiele lat pracowałam na uczelni też, także ze studentami, także myślę, że ta moja ścieżka kreodu nauczycielska mnie bardzo przywołuje. Ja uwielbiam młodzież, bardzo lubię pracować z nauczycielami. Przez wiele lat pracowałam w strefie młodzieży, już kończę ten wstęp w strefie młodzieży. Próbuję zbudować taki autorytet do panu profesora, zrozumcie mnie. Natomiast przez wiele lat pracowałam w strefie młodzieży, jeżdżąc po Polsce właśnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i pracując z uczniami, ale też bardzo dużo z nauczycielami. Wtedy się bardzo dużo o nauczycielach dowiedziałam. Oswoiłam tych nauczycieli, bo ja myślę, że taki problem, jak to mój przyjaciel Michał, który był też trenerem, mówił zawsze, że jednym z takich problemów nauczyciela i po drugiej stronie rodzica jest to, że rodzic przychodzi do roli.
że rodzic nie przychodzi do nauczyciela, rodzic przychodzi do roli. Do roli, którą ma gdzieś zapisaną w swojej głowie. Tą rolą jest często nauczyciel, którego zapamiętał. Jakieś doświadczenia, które miał własne. Czasami to jest trauma, bo my tych nauczycieli różnych spotykamy na drodze. Niestety pamięć ludzka tak działa, że te najwyraźniejsze wspomnienia emocjonalne działają później. W związku z tym pamiętamy i tych dobrych nauczycieli, ale pamiętamy też tych niedobrych nauczycieli. W związku z tym to jest całe wyposażenie, z którym rodzic przychodzi do Państwa z hasłem nauczyciel, tak? Często się boi. Tak naprawdę działają jego wczesne jakieś dziecięce doświadczenia. W związku z tym my przychodzimy do roli. Ja też przychodziłam do roli i to było moje pierwsze oswojenie w ogóle nauczyciela. A potem zaczęłam pracować w internecie, w nowoczesnych technologiach. I rzeczywiście napisałam taki tekst. Może część z Państwa czytała, bo u mnie wisiał w pokoju nauczycielskim. To było też oswojenie szkoły mojego syna, gdzie zaistniałam w ogóle w tej szkole dzięki temu tekstowi. Bardzo się cieszę, że go napisałam. Po jednym z zebrań mojego syna, gdzie to jest Podkowa Leśna pod Warszawą, to są tacy typowi trochę około warszawscy rodzice, szkoła państwowa, więc przekrój społeczny duży, ale jednak mimo wszystko poziom roszczeniowości i myślę, że to jest taki reprezentant właśnie współczesnego rodzica, o którym będę dzisiaj mówiła, bo i teoretycznie, ale też praktycznie mam z nim do czynienia. I po jednym z takich zebrań, w którym właściwie miałam wrażenie, że to jest jakaś walka totalna między rodzicami wzajemnie, rodzicami a nauczycielem, poziom roszczeń taki, poziom zaangażowania minimalny. Napisałam taki tekst, współczuję wam nauczyciele. To był hit absolutny. To było 400 tysięcy chyba odsłon. Wtedy to jeszcze było w grupie na temat, w której pracowaliśmy ze mną. I rzeczywiście dostałam od nauczycieli, nie wiem, 300 listów. Nigdy w życiu nie miałam takiego kontaktu z nauczycielami, którzy zaczęli pisać do mnie o swojej sytuacji. A to był zwykły, prosty list o tym, że współczuję wam, nauczyciele, dzisiaj, tego, jakie macie trudne zadanie, jakich uczniów wam przyprowadzamy, jak bardzo niewdzięcznie podchodzimy do waszego zawodu, jak bardzo trudno wam jest w tym braku autorytetu gdzieś tam odnaleźć siebie, w tym poziomie oczekiwań ze strony rodziców, w tych dzieciach, które są trudne dzisiaj, trochę jednak trudniejsze, my rodzice trudniejsi, warunki socjalne są jakie są, w związku z tym no, było gdzieś to szczere z serca i myślę, że nauczyciele bardzo emocjonalnie zareagowali i rzeczywiście zostało mnóstwo wzmocnień takich, że ktoś się nad nimi pochylił i wreszcie nie pisał o tym, czego od nich oczekuje, jacy oni są źli, jak oni powinni jeszcze być lepsi, tylko napisał właśnie od takiej innej strony. Więc to było moje drugie spotkanie z nauczycielami. A dzisiaj trzecie. Opowiem Państwu dzisiaj o współczesnych rodzicach, o współczesnej rodzinie. Nie jestem już naukowcem, więc bardziej będę Państwu mówiła z poziomu własnej praktyki, czy też takiej dużej interaktywności w internecie, pracowania w mediach od lat. Media też dają taką możliwość obcowania z dużą grupą rodziców bardzo różnych, z całej Polski i z takiego przekroju właśnie społecznego. Ja już od paru lat właśnie takimi rodzicami pracuję. Oczywiście też w terapii pracuję z rodzicami, więc to też jest reprezentacja, aczkolwiek zawsze pamiętam, że to jest Warszawa i okolice. W związku z tym to też jest specyficzna grupa. I no, na bazie tych doświadczeń próbowałam dzisiaj Państwu powiedzieć o współczesnych rodzicach, kim oni są. Trochę, żebyście zrozumieli też, że tak naprawdę pod tą roszczeniowością jest mnóstwo lęku i poczucia winy, moim zdaniem. Że dzisiaj rodzice są dużo bardziej zagubieni, mimo pozornej pewności siebie, dużo bardziej zagubieni niż kiedykolwiek, że wiedza czasami przeszkadza, że mimo, że mamy dostęp do ogromnej wiedzy dzisiaj, zarówno na poziomie cyfroedukacji, jak i płytkiej internetowej, jak i literatury, to ta wiedza poprzez świadomość tak naprawdę uruchamia mnóstwo negatywnych emocji. I że ci rodzice, no właśnie, że to wszystko jest takie rozwarstwione, tak? Że z jednej strony mamy rodziców nadopiekuńczych, mamy rodziców roszczeniowych, mamy rodziców wyedukowanych, a z drugiej strony mamy rodziców niezaangażowanych, mamy rodziców nieobecnych i mamy rodziców, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci. Drugim tekstem, który napisałam kiedyś, który odbył się największym echem, bo z tego też czerpię wiedzę na temat jakiejś takiej ważnych społecznie tematów dla rodziców, był tekst współcześni rodzice dają dzieciom wszystko oprócz czasu. I rzeczywiście to był tekst, który się poniósł absolutnie i był gdzieś tam cytowany w różnych miejscach. Też bardzo prosty tak naprawdę. Spotkałam swojego kolegę, którego mama zmarła, z którym byłam. Chodziłam do podstawówki i powiedziałam, że pamiętałam, że tam
nie pamiętam tej mamy, pamiętam, że nie była zaangażowana. Nie pamiętam jej jak osobę, bo myślałam, że jak mama umiera, to jest bardzo trudne. Powiedziałam mu, że jest mi bardzo przykro i że wyobrażam sobie, jak to przeżywasz, a on mi powiedział, przeżywam i nie przeżywam, wiesz, niewiele jej zawdzięczam tak naprawdę. Nie jest mi nawet smutno, czuję pustkę. Wtedy pomyślałam sobie o tej mamie i pomyślałam o tych rodzicach dzisiaj, którzy, o nas wszystkich tak naprawdę, którzy jesteśmy totalnie nieobecni, albo trochę nieobecni, albo bardzo nieobecni. Że tak naprawdę nigdy bym nie chciała, żeby moje dzieci były pustka po mnie. Chciałabym, żeby bardzo płakały, nie? Żeby mówiły, że ta matka zrobiła dla nich bardzo dużo. I to jest takie chyba jedno z najtrudniejszych zadań dzisiaj dla rodziców, żeby być obecnymi. Że oni już bardzo, że rodzice dzisiaj dostali bardzo dużo narzędzi, moim zdaniem. Bardzo dużo. Mają ich wsparcie psychologiczne, darmowe i płatne. Mają internet, mają ekspertów, mają szkolenia. Mają bardzo dużo. Natomiast nie mają czasu, żeby z tego skorzystać. I dzieci mają bardzo mądrych rodziców, właśnie mówię, bardzo wyedukowanych, z dostępem do wiedzy, też na opiekuńczych często, mający zupełnie inną świadomość, kim jest dziecko, jakie ma potrzeby, a z drugiej strony nie mogą z tego skorzystać, bo tych rodziców po prostu nie ma, z różnych przyczyn. I dla mnie takim najpoważniejszym problemem jest ich nieobecność. Naprawdę, jakbym miała wyróżnić jeden podstawowy problem współczesnego rodzica, to jest po prostu brak czasu. Podstawowy problem współczesnego dziecka to jest to, że rodzice z nim nie rozmawiają. Nawet takie doświadczenie terapeutyczne, które jest moim doświadczeniem, to jest, że właściwie moja rola się uprościła, bo ja już nie muszę używać żadnych technik poznawczo-behawioralnych, czy korzystać nawet z wiedzy, którą nabyłam w szkole terapeutycznej, bo wystarczy, żeby porozmawiać. Dzieci przychodzą, żeby z nami porozmawiać. A rodzice przychodzą i mówią, proszę mu powiedzieć, albo proszę spróbować od niego wyegzekwować. Jakby i te oczekiwania ze strony rodziców i potrzeby dzieci są strasznie proste. Oni po prostu chcą rozmawiać. Więc też w kontekście państwa myślę sobie, że też wypisywałam sobie dzisiaj, jaką macie rolę. Zawsze mieliście rolę bardzo trudną. Ale myślę, że tych zadań takich jeszcze emocjonalnych, które wam się przypisuje, nawet bym powiedziała terapeutycznych, jest strasznie dużo. I że ten nauczyciel dzisiaj z jednej strony jest totalnie obciążony i ma coraz więcej zadań, musi wykazywać coraz więcej kompetencji, uważności w stosunku do dzieci itd., itd., ale też tak naprawdę ma niezwykłe narzędzia. Ma niezwykłe narzędzia i szanse zmieniania dzieci. Bo też jest tak, że kiedy rodzice zawodzą, to musi się znaleźć choć jeden dorosły wokół, który się pochyli nad dzieckiem. Tak jest zawsze. Czy dzieci są w trakcie rozwodu, rodzice się rozwodzą, przecież 50% się rozwodzi, bo to jest tak, 1/3 klasy prawdopodobnie, to są dzieci rozwiedzione dzisiaj. To są dzieci przeżywające bardzo różne uczucia, dzieci samotnych rodziców, dzieci przeżywające utraty różne, zerwane więzy. Te dzieci potrzebują tak naprawdę jednego mądrego dorosłego, uważnego, który się nad nimi pochyli. Słuchajcie, z punktu widzenia rozwoju to wystarczy, żeby odwrócić los, żeby dziecko nie zostało same. Takim naturalnym, taką naturalną osobą często jest nauczyciel. Jeśli on jest uważny, jeśli ma jeszcze jakieś zasoby emocjonalne, żeby się nad tym dzieckiem pochylić, tak niewiele potrzeba tym dzieciom, słuchajcie. Ja to widzę, to są czasami 3 wizyty u mnie, tak? Tego, że ja sobie posiedzę, porozmawiamy przy Chińczyku, przy grze w dable, tak? Czy w cokolwiek, żeby pokazać, że rozumiem, że jest ci smutno. Żeby powiedzieć, wyobrażam sobie, że jest ci smutno. Też tak miałam, że mi było smutno. I czasami to jest tak niewiele, ile może dorosły dać, a naprawdę tego dorosłego nie ma. Bo wszyscy są zajęci sobą, rodzice są zajęci dzisiaj sobą, swoimi problemami, swoimi rozpadami, rozpadem rodziny. I nie ma tych osób, nie ma sąsiadów, no bo gdzie są sąsiedzi? No już nie mamy relacji sąsiedzkich. Babcie się wyemancypowały, albo żeśmy je odrzucili w związku z, albo są daleko, które w naturalny sposób zastępowały takiego rodzica. Przyjaciele, no różnie, czasami jakiś rodzic, inny rodzic, który się pochyli. Nauczyciel jest osobą znaczącą w życiu dziecka. Jest bardzo ważne, czasami jest zastępczym rodzicem. Ja wiem, że Państwo tych dzieci macie strasznie dużo i trudno, żebyście zmierzali się z każdą historią. Ja tylko mówię, że no, czasami wystarczy tak mało z Waszej strony, a tak dużo dla tego dziecka, żeby zmienić jego los, żeby ono z tym nie zostało. Dlatego uważam, że jest to najpiękniejszy dowód świata. Ja od pewnego czasu przymierzam się do takiej akcji społecznej, może wspólnie kiedyś zrobimy,
bo jestem zapraszana do różnych akcji pod tytułem Czytaj z dzieckiem 20 minut dziennie, Uprawiaj sport z dzieckiem 30 minut dziennie, prawda? Już tych akcji 20 minut, 30 minut jest strasznie dużo. Pomyślałam sobie, że na pewno taką akcją właściwie to trzeba zacząć pracę u podstaw. Zacznij rozmawiać ze swoim dzieckiem 30 minut dziennie. Bo naprawdę ci rodzice nie rozmawiają z dziećmi. Zresztą jak się wchodzi do szkół, jeśli Państwo na to pozwalacie, no to dzieci też nie rozmawiają już z rówieśnikami, bo na przykład tak, siedzą z telefonami. A rodzice też nic z tym specjalnie nie robią, nie walczą z tym, w związku z tym z nikim nie rozmawiają. Tylko pan profesor mówił, że czasami nowe technologie są szansą dla najsłabszych. I się z tym zgadzam jako terapeuta. Na przykład całe zło Facebooka, który jest w ostracyzmie rodzicielskim, tak, i w niepokoju, rozumiem to. Osobny wykład można zrobić o Facebooku. Ale dla dzieci, którzy nie mają żadnych relacji, czasami to są jedyne relacje. Ja wiem, że one są wirtualne, no ale walczymy o mniejsze zło. Albo będzie miało jakiekolwiek relacje, albo będzie miało relacje wirtualne. Dzieci, które mają coraz większy poziom lęku społecznego, właśnie dlatego, że nie ćwiczą tych relacji rówieśniczych, nie wychodzą na podwórko, nie mają wspólnych zajęć, w szkole są w telefonach, w komputerach, nie rozmawiają na lekcjach, no to są dzieci, które tracą naturalne umiejętności społeczne, a zamiast rozwijać umiejętności społeczne realne, to tracą je de facto. W związku z tym sytuacja, która jest tutaj, jest szansą na nawiązanie jakiejkolwiek relacji rówieśniczej. Dzieci mają coraz wyższy poziom lęku społecznego. Te dzieci, które są predysponowane do fobii społecznych, tak? Bo w ogóle do takich dużego poziomu lęku społecznego, który wpływa na relacje rówieśnicze, no w jakimś sensie na tym Facebooku czy w tym internecie mogą istnieć jakby w jakichkolwiek grupach, w jakichkolwiek postaciach, testować siebie, swoją tożsamość społeczną. Oczywiście to nie jest adekwatne do rzeczywistości, ale to jest jakaś 1/3, można powiedzieć, też jego rozwoju społecznego, rozwoju tożsamości społecznej, tego kim jestem w grupie, próbowania siebie w relacjach z innymi, więc zgadzam się też z tym, że to też nie jest samo zło. Ja się zastanawiałam nad tym i zrobiłam takie badanie w internecie. Ono nie jest bardzo reprezentatywne, ale moim zdaniem już Państwu pokażę, jaki jest problem. Badanie na warszawskiej grupie wokół mojego portalu, w związku z tym to są kobiety głównie, no też na 400 badanych kobiet, czy było chyba 390 to były kobiety, no to już wiadomo, że wokół mnie kręci się więcej kobiet. Badanie dotyczące, bardzo trudne badanie, słuchajcie, chyba jedno z najtrudniejszych, w jaki sposób pokazać w badaniach, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi. Przecież to jest pytanie o to, czy rozmawiasz z dzieckiem, czy jesz posiłku z dzieckiem, czy mówisz, że je kochasz, czy jesteś zainteresowany jego kolegami, czy wiesz, co się dzieje w szkole. To jest jedno z najbardziej pytań, które uderzają w masę społeczną, prawda? W lęk przed oceną społeczną. Rodzice są już na tyle wyedukowani, że wiedzą, że powinni to robić. W związku z tym, jak zapytać, żeby oni odpowiedzieli prawdę, prawda? Nie rozmawiam ze swoim dzieckiem, nie mówię, że je kocham, nie siadam z nim do kuchni, nie siadają do posiłku, a mówią, że siadają. W związku z tym, jak o to zapytać, żeby uzyskać prawdę? Więc wybrałam taką metodę, już przechodzę do... wybrałam taką metodę, którą może Państwo znacie, to metoda BioCode, czyli metoda mierząca czasy reakcji, my takie badania w internecie robimy. To jest metoda, która polega na tym, że osoba odpowiada jest za monitorem i mierzy się jej czas reakcji odpowiedzi, tak? Czyli najprawdziwsza odpowiedź, największa moc prawdy jest wtedy, kiedy człowiek odpowiada szybko, tak? Bo wtedy nie włącza całego swojego systemu obronnego, tylko czy mówisz dziecko, że je kochasz, tak? Czy spędzasz dużo czasu ze swoim dzieckiem, tak? Czy wiesz, jak się nazywa jego najlepszy kolega, tak? Ale im dłuższy jest czas odpowiedzi, tak, czyli czas reakcji, to znaczy, że jest więcej wątpliwości, pytań, niepewności. Jest to metoda naukowa, odwodniona w współczesne metody badania respondentów w internecie. Te czasy oczywiście mierzy się jeszcze na początku, tam jest, zachęcam Państwa kiedyś do wzięcia udziału, bo to jest ciekawe doświadczenie, bo przez pierwsze tam 15 minut macie Państwo rozbieg, tak, że komputer rejestruje Państwa indywidualny czas reakcji, dodając dowolne pytania, tak, czy Pani Michaela Jacksona, czy podoba się Pani Jennifer Aniston, tak. W związku z tym ustala się naturalny czas reakcji po to, żeby indywidualnie dostosowywać do... W związku z tym pomyślałam sobie, że to jest jedyna metoda, która może w jakikolwiek sposób pokazać, jak długo rodzice się zastanawiają nad odpowiedzią.
bo ten czas może być dla nas reprezentatywny. Odpowiedzi są hura optymistyczne, ale myślę, że to jest Warszawa. Będziemy to robić ogólnopolską teraz metodą, znaczy będziemy badać inne grupy. Jednak to są kobiety aktywne zawodowo, bardzo świadome, z dużego miasta. One wiedzą, co powinny powiedzieć. Też no, często nie mówię, że są bardziej zaangażowane, ale jednak wiedzą, że muszą być zaangażowane. Często mówię swojemu dziecku, że je kocham. Tu macie Państwo odpowiedź deklarowaną, to jest 97 osób mówi, że tak. Jest tego pewnych, jest na ciemnozielony, tak? Ciemnozielony to jest, że jest tego pewnych, że szybko odpowiedziała na pytanie. Nie, to jest czerwona odpowiedź. Jak jest tego pewny, że nie, to jest głęboko czerwony. Tak, czyli ponad 80% respondentów jest pewnych, że często mówi swojemu dziecku, że je kocha. Dużo rozmawiam ze swoim dzieckiem, 89% mówi tak, ale szybko, czyli jest pewnych tego 64%. No to jest dość optymistyczny wynik, aczkolwiek może się zastanawiać, dlaczego więcej osób nie rozmawia ze swoim dzieckiem dużo. Jednak to jest Warszawa, trochę ponad połowę rozmawia ze swoim dzieckiem, a co jest pozostało niż 40% nie rozmawiają ze swoimi dziećmi. Moje dziecko może rozmawiać ze mną na każdy temat. 97% mówi, że tak, ale pewnych jest już tylko 67%. Rozmawiam z dzieckiem o seksie, 61% mówi tak, ale już 42% jest tego pewne. Myślę, że ta różnica jednak byłaby duża między innymi miastami, prawda? To jednak jest Warszawa. Myślę, że rodzice nie rozmawiają z dzieckiem o seksie, jestem tego pewna, bo rozmawiają bardzo mało. Rozmawiam z dzieckiem o polityce. Zobaczcie Państwo, 46% mówi, że tak, 24% jest tego pewna. Czyli to jest temat, który jest nieważny społecznie. Dziecko nie jest obywatelem świata, nie musi wiedzieć, co się dzieje, nie ogląda telewizji. Bo to są wszystko takie tematy, które gdzieś tam w tej debacie rodzicielskiej są przez rodziców omijane. W weekendy wspólnie z rodziną, wtedy siadamy do posiłku, 92% mówi, że tak, wiadomo, nie? 46% tak naprawdę siada, a myślę, że mniej. Dzielcie to jeszcze przez połowę, tak? 46% ponad mniej niż połowa siada z dziećmi do posiłku. Posiłki są jednym z najbardziej więzących momentów dla rodziny. Wszystkie badania to potwierdzają. Przynajmniej raz dziennie jemy z rodziną wspólny posiłek. 75% mówi tak, 43% de facto jest tego pewne. Moje dziecko spędza dużo czasu samo w pokoju. 19%, czyli ta 1/5 mówi, że tak. Że nie jest tylko 70%, że nie mówi 71%, zobaczcie, 71% mówi, że nie spędza w pokoju samo, ale jest pewnych tylko 9%. Tak? Czyli cała reszta jest tego niepewna. To jest problem też, że dzieci spędzają same czas w pokoju. Od najmłodszych lat zabawki są wybierane w taki sposób, żeby dziecko się nie zajęło, żeby rodzice nie chciały uczestniczyć. Poziom sprzedaży gier, które są dość skomplikowane, w sensie, które wymagają uczestnictwa rodzica jest coraz niższy, bo rodzice chcą zabawki, które nie angażują ich aktywności. Że od najmłodszych lat widać, że jakby jest trend do tego, żeby zająć dziecko bez swojej obecności de facto. Wiem, co moje dziecko ogląda w internecie. 84% tak, jest pewny 38%, czyli tutaj rzeczywiście spada. Moje dziecko próbowało alkoholu, 20% mówi, że tak, 9% jest tego pewne. Mam z dzieckiem wspólne hobby i pasje. 65% mówi, że tak, ale jest to pewne 26%. Rodzice nie mają wspólnych pasji. Powtarzający się widok przynajmniej w okolicach Warszawy jest taki, że rodzice zaprowadzają na basen, siadają z laptopem na trybunach i oglądają i mówią, że chodzą na trening. Tak? Rodzice, dzieci zamiast pływać na drugim torze, zamiast budować sobie wspólną pasję ze swoim dzieckiem, ja zawsze mówię, co zrobić, o czym gadać z nastolatkiem. No trochę to jest za późne pytanie, o czym gadać z nastolatkiem. No, żeby gadać z nastolatkiem, trzeba sobie choć znaleźć jakiś wspólny temat. To jest bardzo trudne dzisiaj gadać z nastolatkiem. Natomiast idealnie jest wspólna pasja. Jeżeli w wieku szkolnym stworzysz sobie choć jedną wspólną pasję, czy to będzie jeżdżenie na rowerze, czy to będzie wspinaczka, czy to będzie cokolwiek innego, szczególnie z chłopcem, który na każde pytanie mówi żal, albo ale o co ci chodzi. Rodzice przychodzą i mówią, no niech pani spróbuje porozmawiać, ale on nagle mówi, ale o co się chodzi? O żal. W związku z tym, no hobby jest w ogóle największym profilaktycznym zachowaniem dla rodziców po to, żeby utrzymać tą relację w okresie, kiedy ten rodzic staje się coraz mniej interesujący de facto. Natomiast no, rzeczywiście tych pasji się nie uprawia, rodzice siedzą i grają na laptopach. Grając z dzieckiem grę na komputerze, 54% mówi, że tak naprawdę jest tego pewnych 15%. To oczywiście na inny temat, ale znowu, tak? Nie graj na komputerze, zrób coś. Hasło rodzice zawsze zrób coś.
Ale co? To nie jest tak, że można, żeby dziecko oderwać od komputera, trzeba powiedzieć, zrób coś innego, zrób coś fajnego. On nie ma pojęcia, co innego ma zrobić. Rodzic ma przyjść i zaproponować mu coś fajnego. Ba! Powinien w tym uczestniczyć, a nie zrób coś. W przeciągu ostatniego miesiąca byłam z dzieckiem w kinie, 40% mówi, że tak, tylko 15% z tego pewne. Te różnice są śmieszne, tak? To byłeś, koniecznie byłeś. De facto, to wiesz to, czy nie wiesz? No oczywiście, no nie są to spektakularne wyniki, dlatego że no myślę, że jednak poziom potrzeba aprobaty społecznej jest bardzo wysoka, no ale to też nam pokazuje, że właściwie grupa najbardziej cenzurowana, najbardziej wyedukowana, no ma duży problem z tym, żeby, że niby rozmawia, ale już na trudne tematy nie rozmawia. Tam jeszcze były wyniki, czy znasz kolegę, imię kolegi, czy wiesz, co się dzieje w szkole, no to średnio, tak? Im dalej w las, w sensie jeśli porównania grup wiekowych, tym gorzej. Im dziecko jest starsze, tym mniej wiem. Ja na przykład, jak przychodzą do mnie rodzice, zbieram wywiad psychologiczny, no to się pytam, jedno z podstawowych pytań to jest takie, jak dziecko funkcjonuje w szkole? Dobrze. A skąd pani wie, że dobrze? No nie było żadnych uwag. A, dobrze. A lubią go dzieci inne? No mnie to nawet nie interesuje, co państwo tam pisujecie w tych dzienniczkach. Bo dziecko może być niegrzeczne, może być trudne, tak? Może być problemy z koncentracją uwagi, ale mnie bardziej interesuje, że inne dzieci mówią, że jest dziwne. To mnie interesuje. Albo, że jest nielubiane, bo to będzie problem później. Więc, a jak inne dzieci lubią go? No chyba go lubią. On jest taki miły, taki grzeczny jest. Aha. Jakiś kolega przychodzi czasami na noc? Nie, nie, no wpada tam do jednego czasami, tam do Mateusza chodzi. Aha. A jaką rolę w ogóle dziecko ma w grupie? To jest pierwsze. A jaką rolę ma w ogóle w grupie? Jak on w tej grupie się liderem? Nie wiem, on jest tam, rozśmiesza innych, to już mnóstwo mówi o dziecku. Jak ja się dowiem, że on jest błaznem, to ja już wiem bardzo dużo. Także prawdopodobnie ma niską samoocenę, że musi rozśmieszać innych, żeby go lubili. No błazen to jest beznadziejna rola. Rodzice się cieszą, na przykład mówią, wszyscy go bardzo lubią, bo jest taki śmieszny. No fajnie mówią tam w klasie, że on generalnie wszystkich rozśmiesza i przeszkadza, ale jest taki zabawny, wszystkich rozbawia. No to beznadzieja. No bo jak ktoś dobrze się ze sobą czuje, to nie musi rozbawiać ciągle innych. Oczywiście mówię o takiej ekstremalnej sytuacji, kiedy jest cały czas w grupie, pracuje na aprobatę innych, bo wszystkich musi rozśmieszać. A ona mówi o tym z gumą. Na przykład tak samo z otyłymi dziećmi. Problem otyłych dzieci, otyłe dzieci. A on jak sobie radzi w grupie? Lubią go bardzo. On jest taki, no taki, no jest troszkę taki otyły, ale on po prostu tak jest śmieszny przy tym. No wiadomo, otyłe dzieci są śmieszne, bo otyłe dzieci muszą kompensować to, że są otyłe, w związku z tym rozśmieszają innych, tak? W związku z tym wiedzą, że nie są lubiane z natury, znaczy nie są akceptowane, bo są za grube, bo są nieatrakcyjne. W związku z tym rozśmieszają innych, czyli walczą o przywileje. Więc ja pytam, a jaką ma rolę w grupie? Nie wiem, lubiany jest. Rodzice nie wiedzą. A informacja ze szkoły, ja pierwsze zadanie, które daję po wywiadzie psychologicznym, to jak pani nie wie, to proszę pójść, proszę, mam trzy zadania dla pani. Pierwsze to pójść do pani wychowawczyni, pogadać się, jak pani wychowawczyni widzi jego rolę w grupie, jak dzieci inne, co o nim mówią, jak się zachowuje, jak widzi jego mocne strony, słabsze strony. Druga, proszę zadzwonić do rodzica koleżanki i zapytać, co rodzica kolegi, czy coś takiego, i zapytać, podpytać tak, jak ten Mateusz sobie radzi w grupie, co mówi jego syn na temat Mateusza, czy coś może ciekawego powie na ten temat. A trzecie, że być może zagadaj do któregoś kolegi, albo zaproś któregoś kolegę, popatrz, jak oni się bawią, zobacz, jak on funkcjonuje, czy on jest uległy, czy on, jest liderem. No, dowiedz się, bo przecież to jest równie ważne, jak on się zachowuje w domu, to jest równie ważne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jak dziecko w swoim pierwszym środowisku społecznym, rówieśniczym, jak ono funkcjonuje w grupie. Bardzo dużo dowiesz się o swoim dziecku de facto. Dowiesz się o jego samoocenie, dowiesz się o role w życiu się nie zmieniają, dowiesz się o tym, czy na przykład możesz się dowiedzieć o tym, czy nie ma początków, nie wiem, zespołu Aspergera, tak? Kiedy się zaczyna tym, że tak naprawdę dziecko jest dziwne. Ja, żeby dowiedzieć się, czy mam iść w kierunku zespołu Aspergera, wystarczy, że się dowiem, dzieci mówią, że jest dziwne. To jest, słuchajcie, informacja, która mówi wszystko. No dziecko, jeżeli inne dzieci mówią, że ktoś jest dziwny, to znaczy się nie może to zespołu Aspergera, ale to mi się pojawia wielki znak zapytania. Dziwne znaczy nieadekwatne. Dzieci bardzo łatwo wyczuwają, co jest zdrowe, tak, co jest normalne, a co jest dziwne. W dziwnym się mieści wszystko tak naprawdę. I rodzice tego nie wiedzą. Też nie mają specjalnie na to czasu. Siedzą na zebranie, walczą ze sobą, zamiast zająć się tym, jak to dziecko funkcjonuje w grupie. Co tam się dzieje? Pogadać z nauczycielem, pogadać z innymi rodzicami, zaprosić inne dzieci do siebie, popatrzeć. To jest bardzo ważne źródło informacji.
Dobrze, dalej idźmy. Co się zmieniło? Dlaczego współczesna rodzina jest taka, jaka jest? Słuchajcie, zmieniło się mnóstwo. Zmieniło się mnóstwo i dlatego żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i spotykamy takich rodziców, takich dzieci, bo i dzieci, i rodzice się zmienili, tak? To Państwo wiecie, i nauczyciele się zmieniają. Ale bardziej się zmienili dzieci, bardziej się zmienili rodzice. I Wy jako nauczyciele, jako rodzice się zmieniliście, w związku z tym jako nauczyciele też się zmieniliście. Ale zmieniło się dużo. Zmieniło się przede wszystkim to, że od pewnego czasu, właściwie od drugiej połowy XX wieku, inaczej traktujemy dziecko, tak? Wszystkie badania w pedagogice i psychologii rozwojowej pokazały nam, że dziecko ma zupełnie inne potrzeby. To jest absolutna rewolucja, jeśli chodzi o myślenie o dziecku, że dziecko jest indywidualne, że dziecko nie jest małym dorosłym, że pierwsze 3 lata są najważniejsze, że mózg się kształtuje w taki sposób do 4 roku życia, że więź jest matrycą na całe życie, że więź kształtuje się przez pierwsze 2 lata między rodzicem a dzieckiem, że są w ogóle teorie więzi. Tak naprawdę my dzisiaj kompletnie inaczej myślimy o człowieku. Dzisiaj wiemy bardzo dużo o potrzebach małego człowieka. Przez to oczywiście, że dowiedzieliśmy się o tych potrzebach małego człowieka, zabraniliśmy kokon na opiekuńczości, tak? Czyli to, że już wiemy, w związku z tym dziecko siedzi pod kloszem. Ale nasza świadomość dotycząca potrzeb małego dziecka i w ogóle potrzeb dziecka i rozwoju człowieka się absolutnie zmieniła. W związku z tym to wpłynęło też na to, co myślą rodzice i jak zachowują się rodzice, co mówimy, jak kształtuje się ich postawa wobec rodzicielstwa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teorie wychowawcze. Te teorie wychowawcze, które są prezentowane też przez nas, przez telewizję, przez ekspertów, których jeden mówi co innego, drugi co innego, tak? To też jest tak, że ci rodzice mają dzisiaj totalny chaos, dlatego że oni mogą poczytać o rodzicielstwie bliskości, wobec którego wszystko wolno. Wolno spać z dzieckiem, wolno je długo karmić, trzeba być bardzo długo blisko, nie odseparowywać. A przeczytają nową teorię rodzicielstwa ekologicznego albo rodzicielstwa innowacyjnego, tak? I okaże się nagle, że jest zupełnie inaczej. A ponieważ mają dostęp nieustający do wiedzy, do internetu, do artykułów, do telewizji śniadaniowej, gdzieś tacy jak ja wymądrzają, tak? Jedna pani przychodzi i mówi to, a druga pani przychodzi i mówi tamto. Jak ja bym posłuchała, co ja mówiłam 10 lat temu, to ja umieram ze wstydu. Natomiast przychodziły panie i po prostu słuchały i mówiły, wow, o rany, to ja tak nie robię. Tak na przykład zobaczcie Państwo, że bardzo długo pokutowało takie przekonanie wśród rodziców, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Nie jest ważna ilość spędzonego czasu, tylko jakość. Myśmy w ten sposób znaleźli racjonalizację na to, że jesteśmy aktywni zawodowo, że nie spędzamy czasu z dziećmi i de facto bardzo często i w psychotakiej edukacji w mediach to absolutnie się dali tacy eksperci mówili, nie jest ważne, jest bardzo ważne, dziecko to jest bardzo ważne, nie jest ważna ilość tego czasu. No nieważne, 20 minut dziennie zabawy z dzieckiem, ale taki efektywny, żeby patrzeć w oczy i wystarczy. Bo to jest taka argumentacja na skrajnościach, tak? Czyli, że ale z drugiej strony, bo to jest nieważne, że jak rodzic będzie cały dzień z dzieckiem, ale będzie oglądał telewizję, krzątał się w kuchni i właściwie nie nawiąże tej interakcji, to jest żaden kontakt. W związku z tym to pokazuje nam na zasadzie tej skrajności, że już lepiej wrócić do tego domu o 19:30 do dobranocki, 30 minut aktywnie z dzieckiem się pobawić, potem powiedzieć, żeby się poszło wykąpać, potem samodzielnie musi usypiać, no bo musi samodzielnie usypiać, niech sobie jeszcze bajkę mu włączyć na audiobooku, czy tam książkę i niech samodzielnie idzie spać. No kto powiedział, że ma tak być? Znaczy, kto nam dał prawo w ogóle mówienia rodzicom, nauczycielom, w ogóle takie rzeczy, słuchajcie. Naprawdę, ja się aż buntuję, czasami się wstydzę cokolwiek powiedzieć, bo nie wiem, co ja dzisiaj za 10 lat będę o tym myślała. Ale po drugiej stronie siedzi 4 miliony ludzi, matek w mniejszych miejscowościach, które siedzą i słuchają i mówią, no tak, no to jak ja tak cały dzień siedzę z tym dzieckiem i gotuję i tak się nie zajmuję nim i tak dalej, to ja jestem złą matką. Ona jest wspaniałą matką. Bo nawet jak ona gotuje, do niego zawoła i da mu marchewkę, utrze mu jabłko, tak? To ona jest wspaniała, bo ona z nim jest. A ta, której nie ma, która ma totalne wyrzuty sumienia, bo gdzieś tam wie, bo jest świadomym rodzicem i ma gdzieś taki czujnik, mamy ten matczyny czujnik, że cholera jasna, no nie mam kontaktu z tym swoim dzieckiem tak naprawdę. To takie słowa są dla niej totalnym usprawiedliwieniem. Dobrze robisz. Ważna jest jednak jakość spędzanego czasu, ta efektywność, tak? No krzywdę robimy takimi pojęciami. Czy szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko. Bo jak mama szczęśliwa, spełniona z pracy, wraca aktywna, z dobrymi emocjami,
to dziecko się dobrze rozwija. A ja dzisiaj, po 10 latach, po tym, że mam 13-letniego syna i 10-letnią córkę, i też to mówiłam, ja to mówiłam 10 lat temu, a dzisiaj mówię, nie ma jakości bez ilości. Nie ma 20 minut dziennie. Nie ma. Rodzice, dzieci mają brak rodziców i brak rozmowy. Ja rozumiem, że nie chodzi o to, żeby siedzieć przed telewizorem, ale naprawdę tak niewiele potrzeba, a jednak wiele, żeby dziecko miało kontakt ze swoim rodzicem. Ja często mówię rodzicom, to są mikrosekundy. To jest to, że ja zasypiam ze swoją córką wieczorem, kolejny raz i ja ją usypiam. I ktoś mi powie, inna pani psycholog przyjdzie i powie, no jak to, 10-latka to już powinna sama czytać książkę i zasypiać sama w swoim pokoju. I ja mam to gdzieś. Bo jeżeli ja jestem cały dzień w domu, to ja odpowiem jej, słuchaj, idź sobie czytaj dzieci z bulletem, zajmij się sobą, bo ja wiem, że ja dzisiaj byłam matką. Natomiast jeżeli ja wracam o 19 z pracy, zdążyłam ogarnąć obiad, zjeść obiad i ja tak naprawdę swojego dziecka nie widziałam, to ja idę do niego, idę do niej, kładę się obok niej, nie wiem, czytam jej książkę nawet jak ma 10 lat, ja sobie wybieram, tak? To znaczy ja intuicyjnie wiem, co mam zrobić, a rodzice stracić intuicję. Przez to, że jest taki nadmiar wiedzy, taki nadmiar ekspertów, tej mądrości, chaotycznej tak naprawdę i dopasowanej tylko, każdy sobie wybiera, co chce. Natomiast to rodzic ma wiedzieć. Tak samo jest z usypianiem dzieci. Ja mówię, okej, cudownie jest 6-miesięczne dziecko stawić do swojego pokoju, niech ono zasypia samo i rodzice mają czas dla siebie. Oczywiście, ten rodzic, który spędza czas ze swoim dzieckiem, który ma, nie wiem, partnera w domu, do którego ma wracać, tak? To jest fantastyczne, żeby sobie tak wszystko w domu ustawić. Ale jeśli jest tak, że ty jesteś matką bardzo aktywną zawodowo, jeśli jesteś jeszcze samotną matką na przykład, tak? I wracasz wieczorami do domu i wiesz, że nie miałeś kontaktu, to połóż się, nie ma nic złego w tym, żeby pójść spać z dzieckiem, żeby się przytulić do niego, bo jakby to wszystko jesteśmy w stanie nadrobić, tą całą dyscyplinę, rygor i tak dalej, ale tych emocjonalnych rzeczy, które się dzieją, z tym, że ja zasypiam, że tobie czytam, że Klara mi przed snem leżymy i ja widzę taki moment, to jest ten ułamek sekundy, że leżałyśmy już kolejny raz, sobie myślę, że nie mam wieczoru, nic nie czytam w ogóle, tak? Bo ja nie mam wieczoru, bo ten woła, tamta woła i czas ciągle do niej chodzić. Ale leżę koło niej i widzę ten moment takiej intymności, kiedy ona do mnie mówi, że ktoś jej się podoba w szkole. Ale ona mi nie powie tego, jak ja przyjdę na chwilę ucałować ją, żeby czytała dzieci z bólem. Ja muszę z nią poleżeć, ja muszę z nią ponudzić, ja muszę no chwilę z nią być, tak, żeby nawiązać intymność. O, to jest to słowo. Rodzice nie mają dzisiaj intymności z dziećmi. Rodzice nie mają intymności w swoich relacjach. Intymność między ludźmi zanika, a intymność wymaga czasu. Intymność wymaga bliskości. Nie ma intymności bez czasu. Znowu, nie ma jakości bez ilości. W związku z tym, to jest dla mnie najsmutniejsze, jak osoby aktywnie uczestniczące w tych mediach i opiniotwórcze jakoś tam, docierające do tych kobiet. I zawsze się staram to mówić totalnie z pozycji ich, a nie z pozycji ekskatedra, jak mi się kiedyś wydawało, żeby budować swoją drogę. Bo my, rodzice mają swoją intuicję i rodzice najlepiej znają swoje dzieci. Tak jak państwo najlepiej znacie siebie, najlepiej znacie swoich uczniów. Tak samo jak wy w swoim zawodzie, to wy wiecie, jak macie postępować, bo każdy z was jest tutaj inny. Ja bym dzisiaj mogła powiedzieć do was coś fajnego w zawodzie nauczyciela. Poczucie humoru. Nauczycielki mają poczucie swojego humoru, są ekstra. No nie każdy z was ma poczucie humoru. Niektórym zasobem niektórych z państwa jest to, że na przykład jesteście uporządkowani, że u was są przewidywalne lekcje, że dzieci wiedzą, czego się mogą spodziewać. U takiej osoby jak ja nigdy się nie wie, czego się mogą spodziewać. Tak? Ale będzie wesoło. Będzie ciekawie, no każdy ma inne zasoby. Tak samo jest z rodzicami z dziećmi, no każdy ma intuicję nam opowiada, co mamy robić, a my lubimy swoją intuicję, zarówno jako rodzice, zarówno także w naszej pracy, bo cały czas ktoś nam mówi, jak żyć. To jest strasznie ważne, żebyście państwo pamiętali o tym, że wy siebie znacie najlepiej, żeby się nie porównywać do tej średniej, że wy macie swoje zasoby, mocne strony, każdy z was tutaj jest inny. I to jest najcenniejsze, że dzieci spotykają takich właśnie nauczycieli. Także teorie wychowawcze, dobro i zło. Aktywność zawodowa kobiet, tak? Czyli że kobiety są bardziej aktywne. To jest wspaniałe. Ja zawsze mówię, że to jest cudowne, że kobiety dzisiaj mogą pracować, że są niezależne, muszą to robić. Bo nie znamy dnia i godziny. Rodziny się rozpadają, kobiety zostają pośledzone później finansowo. A poza wszystkim też taka myśl o tym, że no zawsze trzeba być jakoś partnerem rozwijającym się dla swojego partnera. W rodzinie też trzeba się rozwijać. Że szacunek do rodzica też jest budowany na jego własnym rozwoju tak naprawdę. Jak dziecko widzi, że matka się rozwija, że ma jakąś pozycję, że się cieszy ze swojej pracy właśnie. Jeżeli mój partner, który chodzi do pracy, widzi, że ja też wnoszę jakąś taką jakość ze swojej pracy, to dla systemu rodzinnego to jest strasznie ważne. To nie chodzi nawet o zarobek, nie chodzi o to, żeby coś robić.
matka musi coś robić, kobiety muszą coś robić, nie mogą siedzieć w domu. Więc ta aktywność zawodowa, ale ta aktywność zawodowa zabiera kobiety z domu, tak? Zmieniła się sytuacja, zmieniła się rodzina, kobiety są zmęczone. Matki są bardzo zmęczone, to na pewno. Myśmy nie znalazły jeszcze równowagi w tym wszystkim. Ostatnio byłam w jakiejś debacie i bardzo mądrze ktoś pani powiedziała, że my odebrałyśmy część męskich ról, bo my sobie radzimy, my jesteśmy samowystarczalne dzisiaj, my nic nie musimy. My tak naprawdę no nic, no możesz wziąć walizkę i wyjść, tak? A z drugiej strony nie oddałyśmy mężczyznom naszych kompetencji. My je bardzo mocno pilnujemy. My chcemy być omnipotentne i jesteśmy totalnie zmęczone. Mężczyźni bardzo chętnie oddają nam swoje umiejętności, tak? Chcesz mieć koło słowo, nie ma problemu. Ubezpieczenie się kończy. Proszę bardzo, a my? Zrobię obiad. Serio? Zrobisz obiad? Ale co, że rosło? Ja myślałam, że ja zrobię jednak coś takiego, wiesz, z internetu, bo mi ściągnęła jakiś taki fajny przepis. To jest spółka. Na pewno. Nie wiem, czy jest pani zwyczajona, to może dlatego, że pani widzi kobiet, ale to jest spółka. Kobiety nie powinny mieć prawa. Dlaczego pani bije brawo? Pan może mieć prawo. Ja się z panem część zgadzam, ale też powiedziałam tutaj sprawiedliwie, że my niechętnie oddajemy. To powoduje taką kumulację, że kobiety są po prostu bardzo przemęczone. Ja poznam bardzo wiele kobiet, które odchodzą od swoich mężczyzn, mówiąc, że właśnie tutaj nie żadna różnica, czy z nim, czy bez niego, no bo tak? Natomiast czy one sprawdziły wszystkie możliwości? Nie. Czy one kiedykolwiek przetestowały? Nie. Bo ja mu napisałam na kartce, a on nie zrobi. Ja mu trzy razy powiedziałam, on nie zrobi. No to nie jest, tak? To trzeba oddać. Żeby ktoś sobie wziął, to trzeba oddać przestrzeń. Kobiety są dawcami, ale żeby... Tak, zrozumiał, tak. Ale to jest prawda. Ja na przykład 10 lat temu będę powiedziała, że byłam straszna, byłam potworem. Dzisiaj naprawdę jestem dorany przyłóż. Ja będę powtarzać, tylko ją przyjdzie. Tak, co on zrozumiał. Natomiast, żeby pojawił się drugi dawca, to musi się pojawić biorca. No jak jest sam dawca, jak my tyle dajemy, to naprawdę trzeba być, nie wiem, świętym, czy trzeba być, no, profesorem życia, żeby powiedzieć, nie dawaj mi tyle, nie, dziękuję, już nie chcę. Nie. No są tacy, tak? Jak się spotyka dawca z dawcą. No ale jeżeli się spotyka dawca, hiperdawca, my kobiety jesteśmy hiperdawcami, to trudno nie z tego skorzystać, no role się konstytuują. Potem jest trudno to odwrócić. Kobiety przez właśnie aktywność zawodową przynajmniej stały się niezależne finansowo. Teraz ostatnio uczestniczyłam w jakiejś akcji takiej a propos zachowań konsumenckich kobiet przy... zachowań konsumenckich, przepraszam, kobiet, obu płci przy wyborze aut. Okazuje się, że kobiety wybierają, dzisiaj mają znacznie bardziej szczegółowe pytania, podejmują decyzje zakupowe, jeśli chodzi o auta, ekskluzywne auta, zadają pytania techniczne, tak? Interesuje ich kolor i wygląd. To już nie jest tak, że samochód staje się przedłużeniem. Mężczyzna boi się zdać te pytanie, to mężczyzna się boi zdać te pytanie, ale mężczyźni się mniej pojawiają w salonach. Kobiety decydują, podejmują decyzje zakupowe dla rodziny. Zadają pytania, musi być ładne, auto musi być ładne, reprezentatywne. To nie jest kobieta, która przychodzi, ja muszę mieć familijne, wygodne auto. To już nie jest ta kobieta. Ta kobieta chce mieć też ładne auto, szybkie auto. W związku z tym, no... I czerwone. No w związku z tym, no to ta kobieta się bardzo zmieniła i tak jak mówię, no... wyrwała tym mężczyzną, a oni dali sobie wyrwać. Dobrze, przechodzę dalej, bo chcę zaraz skończyć, ale to już przebiegnę. Proszę Państwa, rozwój technologiczny. To też jest coś, co się zmieniło, co powoduje oczywiście to, co Państwu powiedziałam, dostęp do internetu, ale też to, że zabiera rodziców dzieciom rodziców i rodzicom dzieci. Znaczy rodzice są w komórkach, rodzice są w komputerach. Przeciętny obrazek rodziny jest taki, że rodzina spędza czas razem, ale mama jest w laptopie, bo mama też jest w laptopie, tata jest w laptopie, mama jest w telefonie. Ja pamiętam w przedszkole, jak moje dziecko kończyło przedszkole i było taki wspaniały konkurs, znaczy wspaniała taka inicjatywa nauczycielska, żeby dzieci narysowały swoje mamy na dzień mamy na koniec, już tam 6 lat. No to bardzo dobry pomysł, proszę Państwa. Połowa mam była z telefonami. Ja też. Ale w nas było więcej, to się pocieszyłam, tak? No natomiast nowoczesne technologie, no też zabierają, tak? No rodzice,
To jest, słuchajcie, jak się rozmawia z dziećmi, moje dzieci to mówią do mnie, zróbmy sobie taki weekend bez telefonu. Tak dużo dzieci utożsamia fajny czas z rodzicami, jeśli oni wyłączą telefon. No takie, no strasznie, brzmi to strasznie, no, ale wyłącz telefon. No i potem rodziny się zmienił, tak? Czyli macie Państwo, już nie będę tutaj, bo Państwo to wiecie, tak? Ale z rodzin takiego wysokim poziomie pokrewieństwa, do rodzin wielopokoleniowych, gdzie tych osób, tych dorosłych do zajmowania się dziećmi, do kompensowania braków kompetencji rodzicielskich czy czasu było więcej. Po prostu im więcej dorosłych zajmujących się dziećmi, tym to dziecko ma większą szansę na zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych. Bo tak naprawdę psychologii rozwoju nie mówi. Tak się mówiło w starych teoriach, było to, że matka. Matka jest obiektem. Dzisiaj się mówi opiekun. Nie matka. Tak naprawdę to jest nieprawda, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje matki. Nie, on potrzebuje od początku mieć się do kogo przywiązać. Tak? Jak we wszystkich eksperymentach z małpkami, które się mogą przywiązać, potrzebuje mieć jednego stabilnego, dorosłego wokół siebie, dostępnego emocjonalnie, powtarzalnego, do którego się przywiąże. To może być niania, to może być babcia, to może być tata. Ale dla mnie to matka, jeśli to nie jest matka. W związku z tym, im więcej tych ludzi, im większe środowisko społeczne, im więcej mądrych dorosłych wokół, tym większa szansa, że dziecko będzie się prawidłowo emocjonalnie rozwijać. Dzisiaj małe rodziny indywidualistyczne, tak? Stopniowy zanik moralności rodzinnej, tradycyjnych cnót rodzinnych, no takie różne hasła. No de facto tak jest, że dzisiaj zobaczcie, te rodziny są nuklearne, małe, odizolowane i też jest tak, że nastawione na siebie. Co w czym jest rozwój psychoterapii tak naprawdę? Wspaniale, że jest, bo ja się bardzo z tego cieszę, bo człowiek ma być szczęśliwy. Natomiast jest tak naprawdę podejściem ty i twoje potrzeby. Ty indywiduum, tak? Ty się liczysz, twoje potrzeby. I takich indywiduum w rodzinie to już nie jest to, że spotyka się matka, ojciec, żona, mąż, nastawieni na kolektywnie, na wspólnotę. Też, ale głównie spotykają się jednostki. Indywidualne jednostki, z których każda wie, że człowiek jest samotną wyspą, tak? Która jest nastawiona gdzieś tam na siebie. To jest też dobre. Ja chciałabym z dobrej strony, tylko z drugiej strony to się zmieniło. Są osoby, gdzie każdy jest indywiduum, każdy ma swoje potrzeby. Zobaczcie te hasła wszystkie dzisiaj współcześnie. To jest dbaj o swoje potrzeby. Myśl o swoich kształtach, wszystkie szkolenia. Myśl o swoich potrzebach. No tylko, że gdzieś tam musi się stworzyć jakaś wspólnota. Są potrzeby dziecka. Dziecko potrzebuje wspólnej potrzeby. A tu jest potrzeba rodzica, potrzeba matki, potrzeba ojca, potrzeba zawodowa, potrzeba emocjonalna i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam w tym wszystkim no nie ma takiej wspólnoty, w której dziecko kwitnie. Są nowe rodziny. Zobaczcie, my mówimy dzisiaj o tradycyjnej rodzinie, mówimy o 50%. Cała reszta to są rodziny z dziećmi pracującymi partnerami, ale tak pracującymi na fulla. Rodziny z jednym rodzicem, czyli samotni rodzice, bardzo dużo samotnych rodziców i rekonstruowane rodzice, tak zwane rodziny patchworkowe. To dobrze, że tak jest. Znaczy w tym sensie dobrze, że ludzie mają wybór z jednej strony, tak? Że, bo zawsze można być ten argument, który powie nie, dzieci, które krwią w konfliktowych rodzinach, to jest znowu, prawda? Manipulowanie argumentami. Bo ten, kto będzie dzisiaj za... Ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment, słuchajcie. Byłam naczelną takiego magazynu dla rodziców i poprosiłam dziennikarkę, żeby zrobiła... Dwie dziennikarki, żeby zrobiły wywiad z jednym terapeutą, który jest prorodzinny, a tak ja to chodzi, że jest katolicki, jest prorodzinny. Wiemy, że on generalnie pracuje w takiej doktrynie, która mówi walczyć do końca. Tak? A drugi, żeby to był taki jak ja wtedy, głoszący, że trzeba się rozstać, jak jest źle, trzeba odejść i tak dalej. Zrób z takim nowoczesnym podejściem, z takim bardziej tradycyjnym. Na ten sam temat. Odejść czy zostawić? Znaczy odejść czy zostać? Dla dobra dziecka. Dla tak zwanego dobra dziecka. Słuchajcie, to były dwa totalnie inne wywiady. Bo pytanie jest, gdzie kładziemy akcent. Każdy terapeuta, każdy naukowiec obroni ją w każdą stronę. Jeden mówił, walczyć do końca. I ja się z tym zgadzam dzisiaj. Dzisiaj wam mówię, 10 lat temu byłam z drugiej strony, ale dzisiaj wam mówię, walczyć do końca. Walczyć, bo nigdzie indziej nie jest wcale lepiej. Bo nikt nic lepszego niż rodzina nie wymyśli. Nie ma lepszego konstruktu. Nie da się tego szukać. Żaden patchwork, żadne samotne rodzicielstwo. To jest nieprawda. Natomiast walczyć do końca i wykorzystać wszystkie możliwości, tak? I wiedzieć, że się to korzystało, domykać drzwi. A drugi terapeuta mówił, nie, ta dobra dziecka to jest fatalne. Dziecko ma totalne wzorce konfliktu, ono będzie miało później konfliktowy związek, będzie szukało napięcia w swoich relacjach i tak dalej, tak. Prawda? Tylko pytanie, gdzie jest złoty środek? Gdzie jest ta granica?
To jest pytanie o granice tak naprawdę. Natomiast to, te twory, które mówię wam z własnego doświadczenia, bo ja jestem w tych tworach, tak? W związku z tym no nie mogę do własnego gniazda ludzie, jak się mówi brzydko. Natomiast te twory zabierają nam energię i czas. Normalna rodzina tradycyjna w weekend jest w domu. Nie musi tego weekendu planować. Ma czas dla, powiedzmy, ma przestrzeń i czas dla dziecka. Oni są razem. Oni wiedzą, że będą razem, że albo tata, albo mama się zajmą. Przyzwoita, przeciętna rodzina. W rodzinach patchworkowych, w samotnym rodzicielstwie, ja mam randkę, jeden weekend u taty, aha, weekend u taty, to ten weekend inaczej, aha, rozumiem. Albo samotni rodzice, może koleżanka przyjedzie z dzieckiem, bo nie chce tak sama siedzieć. To jest cały czas oddelegowanie rodzica do jego życia, no bo on nie ma tego życia, on ma to życie niepełne. On ma swoje potrzeby emocjonalne. W związku z tym on nie może być w pełni tu i teraz. On zaprasza tych znajomych, jak naprawdę spędza ten czas z koleżanką, a dzieci się bawią. Ale to nie jest spędzanie czasu razem z dzieckiem. To nie jest rodzinne spędzanie czasu. Te wszystkie układy, no trudno, takie są, no jesteśmy w takich układach. Ale ja mam z tego świadczenia, one nas zabierają. Zabierają nam czas i energię, zabierają nam dzieci. Bo my mamy jako podwójne życie. Zanim zrobimy z tego patchwork i koszmar. Ja znam kilka dobrych patchworków. Nie mówię tego głośno, wyłącznie to. Ale bo nie chcę ludziom zabierać nadziei, ale to jest tak trudne zadanie. Te układy, tylu ludzi, bab, dziadków, sojusze, koalicje w rodzinie. To jest dopiero poświęcanie energii. To jest zabieranie energii. Człowiek ma ograniczoną liczbę energii w sobie w ogóle. I nie dziwne jest tak, że mamy rodziców, którzy nie mają czasu. Nie mają zasobów. Matki nie mają zasobów. Bo mają mnóstwo zadań do wykonania. I mają jeszcze relacje, w których są. W związku z tym dla tego dziecka zostaje bardzo mało. No tak jest prawda, zostaje tylko dużo mniej niż kiedyś. Rodzice są coraz bardziej zajęci. Jacy są współcześni, już kończę, jacy są współcześni rodzice? Czasami myślą, że matką i ojcem, tak? Tak? Ale tak naprawdę muszą mieć rolę matki i ojca, już na relacji matki i ojca, że dziecka już nie ma. Dokładnie. No poza tym, no co to znaczy, jestem matką i ojcem, no. To już jest absurd sam w sobie, no, a poza wszystkim nie masz tyle zasobów. Nie masz tyle zasobów, żeby być matką i ojcem. Będziesz matką i ojcem, ale będziesz matką sfrustrowaną, będziesz matką złą, będziesz matką złoszczącą się, bo będziesz matką zmęczoną. Matki są zmęczone. Potwornie. Jak są współcześni rodzice? No macie tych typów rodziców różnych, prawda? Trochę już wam powiedziałam, ale no, moim zdaniem paradoks polega na tym, że hasła są nadopiekuńczy rodzic i nieobecny. Jak to mówić do siebie? Bo albo jest nadopiekuńczy, albo jest nieobecny. Nie ma złotego środka, ale moim zdaniem nadopiekuńczość dzisiaj jest kokonem emocjonalnym. Dlatego, że rodzice są nieobecni, przez to mają poczucie winy, bo mają, bo są świadomi, bo to jest znowu. Nie ma mnie, jestem świadomy, bo już wiem, że mam być, jestem coraz mądrzejszy, mam poczucie winy, w związku z tym emocjonalnie wiążę swoje dziecko, jakby kontroluję emocjonalnie, jestem nadopiekuńczy, w sensie dawania różnych rzeczy, niekoniecznie czasu, niekoniecznie siebie, ale staje się nadopiekuńczy jako postawa. To nie jest postawa nadopiekuńczy, bo ja jestem bardzo dużo i nie wiem, i trzymam cię blisko, tacy rodzice też są, ale ta nadopiekuńczość, o której się dzisiaj bardzo dużo mówi, jest kompensacją moim zdaniem braku, tak naprawdę. To gdzieś tam jedno wynika z drugiego. Rodzice są nadopiekuńczy, roszczeniowi, samotni, nieobecni, agresywni, oprócz fajnych rodziców. Ja mówię o tym, co jest nowego dużo. Agresywni, zagubieni. Rodzic świadomy, to co Państwu powiedziałam, więc wydaje się, że rodzic świadomy powinien współpracować, tak? Że to jest zasób, który powinien współpracować ze szkołą, współpracować z Państwem. Rodzic świadomy, fantastycznie, on wie, tak? Dlaczego nie współpracuje? No nie współpracuje, dlatego że tak naprawdę on ma mnóstwo lęku, on ma mnóstwo poczucia winy. Pamiętajcie Państwo, bo Wy się z tym spotykacie się z roszczeniowością dzisiaj. Ja mam takie poczucie, jak przychodzę do szkoły, że boją się i rodzice, i dzieci. Wszyscy się boją. Tylko, że wy nie widzicie, że oni się boją bardziej. I wy się boicie, bo oni są agresywni i bierzecie tą postawę tak powierzchownie. Że rodzic przychodzi i drze, się drze. Albo mówi, że mu się nie podoba, albo on oczekuje. Albo on przeniesie dziecko, albo on powie, albo pani zna nadzieję na nauczycielkę, tak? Albo jestem zdziwiony. Jak to widzę, słuchajcie. I on się wydaje być agresywny, roszczeniowy, ale co jest skryte za agresją, za roszczeniowością często? Totalny lęk. Własne deficyty. Poczucie winy. Przecież po co oni to robią? Bo to wiecie, to jest atrybucja zewnętrzna, to jest oddelegowywanie na was odpowiedzialności. Na was powodu za brak sukcesu dziecka, niepowodzenia,
To jest postawa, która jest mechanizmem obronnym. Za tym najczęściej stoi człowiek, którego trzeba rozbroić. Gdybyście to potrafili robić, to byście się wcale nie przestraszyli. Bo to jest słaby człowiek. Człowiek, który jest silny, silny rodzic, nie jest roszczeniowy. Rodzic, który się czuje pewnie jako, sam jako rodzic, przychodzi do was i myśli o was tak samo. Nie projektuje na was. Uważa, że wy też jesteście, że wy też wiecie, co macie robić. Przychodzi, co możemy zrobić wspólnie razem. Tak? No i ja na przykład tak przychodzę, tak? Ja mi się zawsze wydaje, że jeszcze mniej wiem niż ten nauczyciel, że wszyscy też jestem zadowolony, małe dzieci tak zachowują. Znaczy jedno. Bo to też jest problem, nie? Pani powinna wiedzieć, nie? A ja nie wiem. Więc ja jeszcze bardziej się kulę, ale ja przychodzę, mi się wydaje, ja pytanie. Natomiast przychodzą rodzice i właśnie ten krzyk cały, pamiętajcie, z krzykiem lęku, rozpaczy, bezbronności, złości, własnej frustracji. Rozbrójcie go. Rozumiem, że jest pani zła. Wydaje mi się, że jest pani zła. Wydaje mi się, że niepotrzebnie ma pani taką postawę, bo ja jestem po pani stronie. Czasami to jest jedno zdanie. Jestem po pani stronie. Chcemy tego samego tak naprawdę. Natomiast ta krzycząca postawa jest dla nich racjonalizacją ich prawów tak naprawdę. Za tym stoi ktoś, kto się pod swoim nie boli, że się nie sprawdzi w roli rodzica, że mu się nie udało, że daje dyplom. Tak? Zobaczcie, więc to jest ten świadomy rodzic. Bo gdyby on nie był świadomy, już kończę, bo już widzę, że odpowiedzę, gdyby on nie był świadomy tego wszystkiego, jak jest rodzic nieświadomy, to on nie ma tego poczucia winy, to on nie potrzebuje na was sami się boksować. On przychodzi, on ma... dobra, się dzieje. A ten świadomy, który wie i męczą go te wyrzuty sumienia, to on się w taki sposób zachowuje. Więc pamiętajcie o tym, jak przychodzi kolejna pani i od was wymaga. Przeciętna matka musi, już kończy, tak? Nakarmić, posprzątać, wychować, edukować, zarabiać matkę i ojciec. Zaspokajać potrzeby emocjonalne dziecka, zaspokajać potrzeby emocjonalne partnera, być matką, być żoną, być pracownikiem, mieć przyjaciół, czytać książki, chodzić do teatru, dbać o siebie, dbać o związek, rozwijać się. Nie ma czasu. Naprawdę ma bardzo dużo, żeby się dbać, żeby się zestarzeć, nie? To jakie są dzieci? Jak widzicie, tak tacy rodzice? Roszczeniowi rodzice, roszczeniowe dzieci. Samotni rodzice, samotne dzieci. Niezaspokojone potrzeby, niedojrzałe racjonalnie, niesamodzielne. Na dobie kończy dzieci, na głodowie kończy rodzice, niesamodzielne dzieci. To jest temat rzeka. Niesamodzielne dzieci. Dzieci, którą nie nocują, mama prosi, żebym tyłek poddała, ma 10 lat, tak? No taka prawda. Zapytajcie, ile rodziców podciera chusteczkami mokrymi 10-latką bułkę. Mnóstwo. Ile rodziców śpi z dziećmi, które mają lat 10-12, więc ten przedział mnóstwo. Nikt się nie przyzna, to nie można tego badać. Mnóstwo, totalnie niesamodzielne dzieci, bo rodzice mają braki emocjonalne, mają poczucie winy, świąty, są na dobie kończy. Przeciętne dziecko też ma więcej obowiązków, tak, niż miało. Chodzi do szkoły, odrabia lekcje, uczy się, ma dodatkowe języki, korepetycje, uprawia sporty, rozwija pasję, medyuje w domu, pamiętacie, że ma zadania. Bo do was też przychodzi dziecko, które przychodzi z domu, które medyuje najczęściej, tak, bo tam się dzieją różne rzeczy. Było psychologa często, czasami ma dwa domy, ono też nie ma czasu, są zajęte dzieci dzisiaj. One nie mają czasu na tak zwaną strefę wolnego rozwoju. One rodzice eksperymentują, talenty, pasje, dziecko musi mieć pasję przecież, żeby było wybitne. Tak? Nie dwa języki, chiński, angielski, tenis. Moje też mają chiński. Jak najwięcej, no wiadomo, żeby szansę, wyrówna szansę. To jest ważne, nauczyciel. Jest nauczyciel, tak? Dzieci nie mają czasu, rodzice nie mają czasu, jest nauczyciel, który ma coraz więcej. Ma dostarczać wiedzę, ma uczyć efektywnie. Efektywne słowo to jest bardzo ważne dla nas, tak? Ma wychowywać, zawsze wychowywał, ale jeszcze bardziej ma wychowywać. Ma zaspokajać potrzeby emocjonalne, ich jest coraz więcej, bo są te deficyty, o których mówiłam. Bierze pod uwagę indywidualność dziecka. To państwo też jesteście uczeni na szkoleniach. Każde dziecko jest indywidualne, macie 30 rok w grupie, każde musicie indywidualnie. Nie patrzcie na twarze, patrzcie na duszę, tak są hasło, tak? Nie patrzcie na twarze, patrzcie na duszę. Bierze pod uwagę ograniczenia rozwojowe. Zobaczcie, jeszcze macie psychologów na głowie, tak? Którzy przychodzą wam z kartkami. Ile jest rodziców, nie nabierajcie się na to, że do mnie przychodzą, niech pani napisze taką prośbę do nauczyciela, żeby on po prostu na taki opis, ja pani sobie się dowiedziała od innych rodziców, że jak na przykład ja poproszę nauczyciela, żeby dał taki opis dziecka, to on wie, że ja mam z panią kontakt i on wie, że ma panią na głowie, tak? Że pani go obserwuje. Ale co, że mam sobie taką prośbę napisać? Tak, prośbę o obserwację dziecka, wystarczy, żebyście się państwo uspokoili. Że nie możecie robić, co chcecie. A ja taką prośbę piszę, proszę bardzo, prośba rozwojowa. I państwo już wiecie, że dziecko i tak, już dostajecie informację, że dziecko jest u psychologa. A to jest nieprawda, bo oni raz przychodzą, na przykład nie wracają. Zwłaszcza, że jesteście obserwowani przeze mnie. Ja patrzę, co robicie, niedługo się dowiadę do szkoły. A
kompletnie. Ja mogę poprosić o... Poprosiłam cię sama o zgłosić, to jest zupełnie niepotrzebne. Ale rodzice też tym manipulują. Wy też macie tych psychologów, szkolnych psychologów. Bardzo fajnie, że są, cudownie. Macie też nas, tak? Te prywatne gabinety, którymi wam rodzice straszą. I wam mówią, że byli u psychologa i psycholog powiedział co innego. Co może wiedzieć psycholog więcej? No ludzie, pamiętajcie, psycholog, który nie przyszedł do szkoły, nie wie więcej. Jest taka opcja, że czasami przychodzi ten dług, prawda? Że jest w przypadku, w trudnym przypadku, ja przychodzę i obserwuję. Ale jak ja mogę wiedzieć więcej niż wy? Nie bójcie się tego. To jest bzdura. Medytuje więc jest terapeutą, tak? I bierze pod uwagę sytuację rodzinną. Jest terapeutą, jesteście terapeutami, jesteście psychologami, jesteście dla nich takie role. Medytuje między rodzicami, między ojcem a matką, tak? Bo wy też macie coraz więcej takich rodziców, na osobne szkolenie mogła. Jak się zachowywać w przypadku, bo to jest oni wami manipulują. I w sądzie między sobą, tymi nauczycielami. Medytuje między rodzicami a dzieckiem. Medytuje między rodzinami w ogóle, na zebraniach, bo rodzice się nienawidzą i rywalizują. No taka prawda. Współpracuje z innymi nauczycielami, współpracuje z dyrekcją, musi się rozwijać, wiadomo, i musi jeszcze zarabiać gdzieś, tak? Oprócz tego. Nie ma czasu. Więc nikt nie ma czasu. No wszyscy są zajęci, wszyscy są zaabsorbowani. Z czym musi się zmierzyć nauczyciel? Z dziećmi, z rodzicami, z brakiem czasu, z brakiem autorytetu szkoły, z zawiścią, rywalizacją, co pan profesor mówi w pokoju nauczycielskim, bo nie oszukujmy się, też tak jest. Przychodzicie z fajnymi pomysłami, jak wam mówią rany. A to jest system, oni też musieli coś zmienić. Jak chcecie coś zmienić, oni też musieli coś zmienić. Z brakiem superwizji, to jest niewiarygodne, słuchajcie państwo. Ja mam, nie wiem, 7 dzieci w tygodniu na terapii i mam superwizję. A wy macie ile dzieci na terapii w siebie? Kilkadziesięcioro. Zostajecie z tym sami. I jeszcze nie możecie przyjść do pokoju nauczycielskiego i się zwierzyć, że jesteście bezradni, że nie potraficie czegoś zrobić. Bo wy wszystko musicie robić. I nie macie superwizji. To jest niewiarygodne. Jak można tak pracować? Gdzie macie swoje emocje? Już kończę. Zmierzać się z całą szkolną, czyli z tą rolą, co powiedziałam. I to są mity na wasz temat, z którymi też się musicie zmierzać. Czyli, że każdy nauczyciel musi sobie radzić. Każdy nauczyciel nie popełnia błędów. Nauczyciel nie ma negatywnych emocji. Nauczyciel jest mnóstwo negatywnych emocji. I wobec nauczycieli, i wobec dzieci, i wobec rodziców. Macie do tego wszystko prawo. Nauczyciel lubi wszystkich nauczycieli. Nieprawda, niektórych nie znam się. Nauczyciel jest świetnym rodzicem, to macie to ja mam. No wy, wasze dzieci w waszej szkole na przykład, tragedia. Macie kolega. Ale tak jak ode mnie, wymaga się, żeby moje dzieci były wzorowe. Nie są. Bo przecież wy jesteście ludźmi, emocjami. Emocje nie mają nic wspólnego z wiedzą. Dzieci nauczyciela się są przykładem. Nauczyciel ma misję. Fajnie, jak macie misję, ale niektórych z was to jest zawód. Nie musicie mieć misji, no. Super, jak macie misję. To wam pomaga żyć w tym zawodzie. To jest cudowne. Ale z wielu przyzwoitych nauczycieli, którzy nie mają misji. Nauczyciel wie wszystko, nie wie. Więc moje ostatnie przesłanie. Współpracujcie ze sobą. Nie mówcie sobie, że nie wiecie. Nie bójcie się rodziców, nie bójcie się dzieci. Pilnujcie granicę, na którą kończy się wasza rola, tak? Nie pozwólcie sobie, żeby rodzice wam weszli na głowę. Szukajcie wsparcia dla waszych emocji. Organizujcie szkolenia, jesteście na szkoleniach, więc rozumiem, że wspierajcie się nawzajem. Spotkania są też dla was potrzebne, żebyście wzajemnie ze sobą gadali, żebyście mówili o swoich różnych trudnościach. Nie pokażę wam pięknego filmu, bo już mi nie pozwolą. To jest taki przepiękna reklama Hallmarku, w której właśnie... Nie bardzo. No, obserwujmy najmniejszy zawód świata. Dziękuję.